Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Fara w kolejnej audycji z cyklu Szkoła Miłości, przygotowanej przez społeczność szkolną Zespołu Szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Cieszymy się niezmiernie, iż dane nam jest już czwarty rok gościć w Państwa domach. Dla społeczności Zespołu Szkół w Lubaczowie to ogromne wyróżnienie, że młodzież może w tak praktyczny sposób doskonalić warsztat młodego dziennikarza. Szanowni Państwo, z racji, iż 14 października Dzień Edukacji Narodowej, chcielibyśmy porozmawiać o tym, jaką rolę w życiu młodego człowieka odgrywa wychowawca, nauczyciel. Jest nam niezmiernie miło gościć dzisiaj wicedyrektora Zespołu Szkół w Lubaczowie, pana Marcina Łabisza. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem przed mikrofonem zasiedli uczniowie Zespołu Szkół w Lubaczowie, uczniowie technikum informatycznego. Dawid Sawkiewicz. Ale również klasy piątej technikum. Piotr Wiciejowski. I technikum ekonomiczne. Oliwia Sydorów. Tym razem również prowadząca audycję Edyta Świstowicz-Mazur. Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Jak zapewne pamiętamy z historii, 14 października 1773 roku, rok po dokonaniu pierwszego rozbioru Polski, powstała Komisja Edukacji Narodowej. Pierwsza państwowa władza szkolna w skali światowej. Członkami tejże komisji zostali najwybitniejsi ludzie tej epoki. Michał Poniatowski, Andrzej Zamoyski, Adam Czartoryski czy Ignacy Potocki. Byli to ludzie wykształceni, ludzie przekonani o konieczności dokonywania zmian, przeprowadzania reform szkolnictwa. I działalność tejże komisji dotyczyła przede wszystkim zmiany kierunku wychowania społeczeństwa. Bo to bardzo ważne, że wychowanie młodzieży wówczas stało się sprawą całego narodu. Komisja Edukacji Narodowej złożyła hołd nauczycielom, ich trudnej, a przede wszystkim bardzo odpowiedzialnej pracy. W tym roku przypada 251. rocznica powstania tego pierwszego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obchodziliśmy ten dzień, zwany również Dniem Nauczyciela. I właśnie ta rocznica skłoniła nas do tego, żeby porozmawiać o trudzie włożonym w wychowanie młodych ludzi i o tym, jaką rolę odgrywa nauczyciel, wychowawca w życiu młodzieży, gdyż jest to temat ważny również w XXI wieku. W przypadku dorosłych różnie bywa. Jedni mają lepszy kontakt z młodymi ludźmi, drudzy niekoniecznie. Są i tacy, na szczęście należący do zdecydowanej mniejszości, którzy mówią wprost, że po prostu nie mogliby pracować z młodzieżą. Ale pewne rzeczy są jednak niezmienne i chciałabym, abyśmy zatrzymali się na moment, wrócili pamięcią do tych wyjątkowych chwil, które miały miejsce w minionych latach i które z całą pewnością zostaną z nami na zawsze. Przyznacie, kochani, że chyba każdy z nas pamięta swojego pierwszego nauczyciela, wychowawcę. Oliwia się uśmiecha. Oliwko, pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam, mimo tego, że miałam wtedy 5 lat i pani Krysia była moją wychowawczynią tylko przez jeden rok szkolny, to bardzo miło wspominam, ponieważ była to bardzo ciepła kobieta, która potrafiła nam wybaczyć wszystkie psoty. To bardzo ważne. I wspomnienie, i taki ważny też epizod w życiu młodego człowieka, bo jak widać, idzie to z nim dalej. Piotrek, a ty pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam moją pierwszą wychowawczynię. Bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym pozdrowić panią Małgorzatę. Pani Małgorzata była moją wychowawczynią w klasach od 1 do 3. Bardzo dobrze ją zapamiętałem z tego względu, jak bardzo wyrozumiała była na nasze dziecięce psoty, które były dość częste. Dużo nas nauczyła, szczególnie tych podstawowych rzeczy, których jeszcze nie wiedzieliśmy. Nauczyła nas, jak poprawnie zachowywać się w wielu sytuacjach, a także po prostu wychowała nas na dobrych ludzi.
I to jest piękne. A więc owszem, nauka czytania, nauka pisania, bardzo istotne sprawy, ale jak widać odpowiednie zachowanie w różnych sytuacjach. Cudownie, że młodzi ludzie pamiętają takie momenty ze swojego życia. Dawid, a czy ty pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Była to pani Jolanta, którą również chciałbym pozdrowić. I przekazała mi ona naprawdę bardzo dużo czułości i rzeczy, których przedtem nie wiedziałem. I to jest piękne. Panie dyrektorze, a czy pan pamięta swojego pierwszego nauczyciela, wychowawcę? Chyba wszyscy pamiętają. Trudno zapomnieć tak wspaniałych ludzi. Mi nasuwa się zaraz na samym początku pani Basia, wychowawczyni w tej edukacji, tego etapu wczesnoszkolnego. Niesamowita kobieta. Pani, która skończyła dopiero studia, ale zapamiętałem ją przede wszystkim z takiej dobroci i cierpliwości. Jak wiadomo, ten przeskok z przedszkola do szkoły podstawowej, gdzie trzeba na te kilka godzin usiąść w jednym miejscu i się nie ruszać, to jest dla młodego człowieka bardzo trudne i wymaga ogromnej cierpliwości. Poświęcenie i pasja, która promieniowała od tej pani, no to jest coś, co zostaje chyba z nami do końca życia. I to jest naprawdę piękne. Oczywiście bez dwóch zdań sami państwo zauważą z pewnością, że nie każdy nadaje się do tej roli bycia wychowawcą, gdzie później, jak widzimy, wspominamy to jako jeden z piękniejszych okresów w naszym życiu. Kochani, pozwolicie, że jeszcze troszeczkę tutaj podpytamy pana dyrektora. Panie dyrektorze, a co sprawiło, że wybrał pan zawód nauczyciela? Bo wiemy, że z wykształcenia jest pan historykiem. Dokładnie. Będąc na studiach, kiedy przychodzi ten moment, gdzie człowiek zaczyna wybierać swoją specjalizację, no można było wybrać specjalizację na przykład archiwistykę nauczycielską, czy też inną, bo była jeszcze integracja europejska, tak nowa specjalizacja. Zastanawiałem się przez długi czas, dlaczego nauczyciel? Dlatego, że gdzieś tam od szkoły średniej miałem takie przekonanie, że jeżeli miałbym zostać nauczycielem, to chciałbym zostać nauczycielem takim, jakiego sam bym chciał mieć. To chyba jest takie motto, które przyświecało mi i przyświeca w mojej pracy. Ale z drugiej strony kwestia wpływu na przyszłość młodego człowieka, to, że kształtujemy jego wrażliwość, kształtujemy zainteresowanie światem, przede wszystkim praca, która nigdy nie nudzi. Każda lekcja, nawet czasami zdarza się, że 2-3 razy w ciągu jednego dnia ten sam temat, ale każda lekcja jest inna, więc chyba też takie poczucie spełniania się, realizowania się i cały czas podnoszenia swoich kwalifikacji, bo wiadomo, że młodzież trzeba cały czas zaskakiwać, więc to są te rzeczy. Dokładnie, zwłaszcza młodzież XXI wieku, gdzie nie można się oszukiwać, ale ten dostęp do nauki jest troszeczkę inny, prawda, aniżeli za naszych czasów. Dokładnie, dzisiaj chyba młodzież jest bardziej wymagająca, bo dzisiaj jest wszystko w internecie, więc można sobie wyszukać, więc trzeba szukać takich rzeczy, których no, ciężej znaleźć, czy które ciężej znaleźć. Dokładnie, trzeba dobierać takie metody, aby dotrzeć do tego młodego człowieka i owszem, jeżeli ktoś to kocha, to uważam, że jest to jak najbardziej do wykonania, ale zapewne nie jest to sprawa łatwa. Wspaniale! Wiemy zatem, że nauczyciel w życiu młodego człowieka, jak zdążyli państwo usłyszeć, odgrywa istotną rolę. Ale chciałam też zapytać tutaj młodych ludzi, bo mówi się, że teraz wszystko się zmieniło. I moi drodzy, powiedzcie mi, czy wy, jako przedstawiciele młodzieży, uważacie, że nauczyciel może być autorytetem w dobie XXI wieku? Ja osobiście uważam, że nauczyciel nawet powinien być autorytetem właśnie młodych ludzi, ponieważ to, jaką nauczyciele mają pracę, która jest najczęściej elastyczna, ponieważ muszą przygotować nam rzeczy na kolejną lekcję. Każda lekcja jest inna, najczęściej są to prezentacje, każdą prezentację trzeba przygotować i to, żeby zainteresować jakoś uczniów, to naprawdę wymaga wiele poświęcenia i nawet sprawdzanie sprawdzianów oraz kartkówek. Same sporządzenie ich, tak żebyśmy potrafili je napisać, jest na pewno wymagające. Z całą pewnością to, co powiedzieliśmy tutaj już, młodzież jak najbardziej te techniki ma opanowane. Techniki XXI wieku, techniki komputerowe, ale my nauczyciele musimy się, tak jak pan dyrektor powiedział, podnosić swoje kwalifikacje, ale również, żeby dotrzeć do tej młodzieży, żeby te zajęcia, które chcemy zaoferować młodemu człowiekowi, były naprawdę
ciekawe i wartościowe jednocześnie. Piotrek, a twoim zdaniem ty, uczeń klasy piątej, za chwileczkę będziesz zdawał egzamin dojrzałości, opuścisz progi szkoły. Jak ty myślisz, czy nauczyciel może być autorytetem dla młodego człowieka? Jak najbardziej. Nauczyciel może być, a w wielu sytuacjach powinien być autorytetem dla młodego człowieka. Nauczyciele to ludzie, którzy swoje na pewno w życiu wiedzą i chcą na pewno naszego dobra. Nie chcą dla nas źle, chcą nas na pewno nauczyć. Wychowawcy chcą nas dobrze wychować. Nauczyciele bardzo starają się dobrze przygotowywać nas do tego egzaminu maturalnego. Bardzo serdecznie im za to dziękuję. Bardzo doceniam ich trud włożony w to przygotowanie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe zadanie. Tak jak Oliwia wcześniej wspomniała, wszystko trzeba przygotować, każdy materiał trzeba jakoś ładnie ubrać, tak żeby był interesujący dla ucznia, żeby uczeń mógł dobrze go przyswoić i później zapamiętać. A czy myślisz, że twoi rówieśnicy podzielają twoje zdanie? Myślę, że tak. Myślę, że większość moich rówieśników to osoby, które myślą podobnie do mnie i myślę, że będą podzielać to, co teraz mówię. Chociaż nie zawsze może tak głośno o tym mówią. To prawda. Dawid, a czy twoim zdaniem na przykład można brać z nauczyciela wychowawcy przykład? Oczywiście, że można brać z nauczyciela przykład, ponieważ uczą nas rzeczy, których nie wiedzieliśmy. Możemy zapamiętać je do końca życia i mogą one nam się przydać w przyszłości. I jest to ważne. Panie dyrektorze, jeszcze tutaj pozwolę sobie dopowiedzieć. Jak pan myśli, czy będąc uczniem, człowiek niekoniecznie docenia tego nauczyciela, a po latach wspominamy takie sprawy, czy takie sytuacje, że po prostu naśladujemy swoich wychowawców, swoich nauczycieli. Czy tak jest? No na pewno, będąc młodym człowiekiem, chyba nie zwracamy na to tak bardzo uwagi, ale pewnie po jakimś czasie przychodzi taka refleksja, że ten człowiek być może chciał dobrze, być może chciał nam coś wartościowego przekazać. Może w pewnym momencie nie dostrzegamy tych kwestii, ale po jakimś czasie to chyba przychodzi. Ja sam tak, będąc w liceum, pamiętam lekcje na przykład języka niemieckiego, straszne i tak dalej. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie później dziękuję za tego nauczyciela, który był bardzo wymagający, ale czegoś nauczył, więc tutaj jak najbardziej. Dokładnie. Młodzież bardzo nie lubi słów, że to dla ich dobra, ale rzeczywiście, żeby coś osiągnąć, niestety my musimy wymagać. Także pamiętajmy o tym, że ci nauczyciele, którzy wymagają od was, młodzi, to naprawdę nie chcą dla was źle, tylko zależy nam na tym, abyście kiedyś w przyszłości mogli pochwalić się zdobytą wiedzą. Szanowni państwo, być może państwo wiedzą, że patronem zespołu szkół jest generał Józef Kustroń. Moi drodzy, jak myślicie, czy można generała Kustronia nazwać takim wychowawcą, takim autorytetem? Patrząc na historię generała Kustronia, to tak, oczywiście można, ponieważ był on z małej miejscowości, podobnie jak my, bo najczęściej właśnie dojeżdżamy nawet do Lubaczowa i mimo tego, że był właśnie z tego małego miasteczka, to był erudytą i potrafił studiować 3 kierunki jednocześnie, 2 na Uniwersytecie Jagiellońskim i 1 w Akademii Handlowej w Krakowie, co jest naprawdę imponujące i patrząc na jego historię właśnie, był też patriotą, więc myślę, że powinien być dla nas przykładem. Jak najbardziej. To jest też piękne, że młodzież docenia to. Piotrek, a twoim zdaniem patron naszej szkoły jest takim autorytetem dla osób, które na przykład kończą szkołę? Myślę, że bez problemu byłby to bardzo dobry autorytet. Właściwie jest, przynajmniej dla mnie. Myślę, że dla wielu moich rówieśników również. Jest to autorytet, patrząc na to, jak się zachowywał, co sobą reprezentował. Był to człowiek z zasadami, był to człowiek, który naprawdę potrafił poświęcić wszystko dla dobra ojczyzny, bo swoje życie własne poświęcił dla niej. I tak jak my poświęcamy swój czas wolny, żeby się nauczyć czegoś, żeby przygotować się do egzaminu maturalnego,
Myślę, że postawa Józefa Kustronia bez problemu może być dla nas autorytetem. Dziękuję młodzieży, ale jeszcze dopytam, jak postrzega to pan z perspektywy nauczyciela, dyrektora? Czy rzeczywiście generał Józef Kustroń jest takim wychowawcą, nauczycielem, takim mentorem dla młodego pokolenia? Odpowiadając na to pytanie, zadam pytanie, jeżeli nie Kustroń, to kto? Patrząc na biografię generała Kustronia, jego osiągnięcia i to, jakim człowiekiem był, nasuwa się inne pytanie. Dlaczego? Bo chcę tutaj nadmienić, czy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Dla słuchaczy może nie jest to postać bardzo znana, aczkolwiek zachęcam do tego, żeby zapoznać się z biografią generała Kustronia. Jeden z pięciu generałów, którzy zginęli w czasie kampanii wrześniowej. Drugi generał, który zginął w 1939. I patrząc na jego cały okres życia, od stryja po Nowy Sącz, Bielsko-Białą, kończąc jego szlak bojowy na Lubaczowie, jego życie moglibyśmy powiedzieć, że taka maksyma, Bóg, honor, ojczyzna. Patrząc na kwestie związane z jego działalnością, może być na pewno autorytetem. Można powiedzieć nawet, że był pewnego rodzaju nauczycielem dla młodych żołnierzy. Nie w pełnym znaczeniu tego słowa, bo nigdy nie był nauczycielem, ale z drugiej strony wiemy z różnego rodzaju wspomnień, że wiele osób brało z niego przykład. To, w jaki sposób on się przygotowywał, ile czasu poświęcał na dokształcanie, bo wiemy, że uwielbiał czytać. No i przede wszystkim ten koniec jego wspaniałej biografii, jego wspaniałego życia, gdzie miał możliwość opuszczenia pola bitwy, gdzie proponowano mu, do końca wiernie został ze swoimi żołnierzami, poświęcając coś, co jest najcenniejsze, czyli życie w kwestii idei, patriotyzmu. Nie wiem jeszcze, jak to ująć, ale niesamowite. Dzisiaj oczywiście są takie czasy, że nie wymaga się od nas tego, ale pokazuje, że w przeszłości były takie osoby, które potrafiły naprawdę wiele zrobić dla tej ojczyzny. I taką postacią jest ewidentnie generał Kustroń. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, a teraz zapraszamy na króciutką przerwę. Kamila Prestiż, Karpatryk Żywczyk. Jedziemy. Życie daje nam wiele możliwości, zawsze przychodzi nowy dzień, odrobinę szczęścia i miłości, a świat podaruje tobie to, co chcesz. Łap tę chwilę, mamy na jutro piękny plan. Poczuj, że żyjesz, bo nic złego się nie może stać. Proszę z domu uśmiech, zrozumiałam, to nie takie trudne, jeśli tego bardzo chcesz. Otwórz serce, wszystkie problemy odkładaj na później. Słońce przyjdzie, gdy chmury zbierają się. Zebrałam wszystkie gwiazdy i noszę je przy sobie, jak rodzinę, która budzi moje serce. Nie potrzebuję więcej, wiem, jak smakuje szczęście. Zaufaj mi na słowo, uwierz, jeszcze będzie pięknie. Ta. Jesteśmy aniołami, pochłonięci marzeniami. Rozdajemy energię szczerymi uśmiechami. Podnieś ręce do nieba, łap swoje możliwości. Daj kawałek siebie, nawet gdy o to nie prosi. Bez redukcji biegu podążam po spełnienie. Blisko jest rodzina, niezawodni przyjaciele. Wszystko takie proste, jeżeli jesteś na tak. Rozdawaj uśmiech wszędzie, gdzie się da. Życie daje nam wiele możliwości, zawsze przychodzi nowy dzień, odrobinę szczęścia i miłości, a świat podaruje tobie to, co chcesz. Łap tę chwilę, mamy na jutro piękny plan. Poczuj, że żyjesz, bo nic złego się nie może stać. A my znów czujemy luz, siła trojga nie dwóch. Nie dzielimy na pół tej energii. Wszystkie karty na stół, nie dajemy smutnych treści. Wielkie serce dla tych wszystkich uśmiechniętych. Amnesi sam. Kiedy krążą feromony, niezależnie od pogody, zawsze peak, smile, style. A kiedy głowa się kołysze, dusza czuje decybele, znaczy, że wszystko masz. Wszystko masz. Ja oddycham wolnością, a karmię się szczęściem. To jest moje miejsce i dobrze to wiem. Że to, co piękne, to chwile tak cenne sprawiają, że zwalniamy, żyjąc w pędzie. Dam ci jedną małą radę, weź los w swoje ręce. Jeżeli się nie uda, rób następne podejście. Głowa do góry, wszystko wymaga poświęceń, a jutro możesz nazwać zwycięstwem. Życie daje nam wiele możliwości, zawsze przychodzi nowy dzień, odrobinę szczęścia i miłości, a świat podaruje tobie to, co chcesz. Łap tę chwilę, mamy na jutro piękny plan. Poczuj, że żyjesz, bo nic złego się nie może stać.
Życie daje nam wiele możliwości, zawsze przychodzi nowy dzień. Odrobina szczęścia i miłości, a świat podaruje tobie to, co chcesz. Łap te chwile, mamy na jutro piękny plan. Poczuj, że żyjesz, bo nic złego się nie może stać. Witamy Państwa bardzo gorąco po przerwie. Przypomnijmy, że dzisiaj społeczność zespołu szkół rozmawia na temat roli, jaką odgrywa nauczyciel, wychowawca w życiu młodego pokolenia. Jest z nami również wicedyrektor zespołu szkół w Lubaczowie, pan Marcin Łabisz. I w tym momencie w Szkole Miłości rozmawiamy o tym, jak młodzi ludzie mogą brać przykład zarówno z nauczyciela, z wychowawcy, ale również, tak jak powiedzieliśmy przed przerwą, z patrona naszej szkoły. Czyli jednym słowem powiedzieliśmy, że młody człowiek może brać jak najbardziej przykład z nauczycieli, z wychowawców. A chciałabym was zapytać, co w takim układzie musi zrobić, czym musi zasłużyć taki nauczyciel, wychowawca na miano autorytetu. Czy to w ogóle jest możliwe? Jak myślicie? Piotrek, myślisz, cóż taki nauczyciel musiałby zrobić? Czego dokonać? Myślę, że nauczyciel, który najbardziej by mi się jako autorytet wpisał w życie, musiałby nauczyć mnie czegoś naprawdę wartościowego. I o ile wszyscy nauczyciele nauczą mnie wielu wartościowych rzeczy, to jestem pewien, że jest taki nauczyciel, który nauczy mnie czegoś jeszcze, czegoś ekstra, czegoś więcej. Nauczyciel, który byłby moim autorytetem, na pewno musiałby być bardzo kontaktową osobą. Ja jako osoba prywatna bardzo lubię rozmawiać, jestem dość gadatliwą osobą, dlatego myślę, że taka osoba, która mogłaby ze mną porozmawiać na każdy temat przez długie godziny, byłaby autorytetem dla mnie. Czyli jednym słowem, nauczyciel musi być po prostu takim człowiekiem i musi być autentyczny. Ja na przykład zawsze wspominam z taką tkliwością tych nauczycieli, którzy potrafili przede wszystkim nas zrozumieć, potrafili dotrzeć do młodego pokolenia i tak jak mówisz, żeby też rozumieli młodzież. Czy waszym zdaniem też tak jest, Oliwia? Ja właśnie w nauczycielach bardzo doceniam to, że są tacy ludzcy, że potrafią zrozumieć niektóre sytuacje. Często jest tak, że trzeba po prostu pójść do nauczyciela przed lekcją i mu wytłumaczyć, że na przykład że ciężko było się nauczyć na ten dzień i tak dalej. I właśnie bardzo fajne jest to, że nauczyciele najczęściej to rozumieją i właśnie chcą nas wspierać i właśnie są taką pomocą dla nas. Czyli szanowni państwo, sami widzimy, że uczeń to przede wszystkim człowiek, drugi człowiek, chociaż młodszy od nas, którego po prostu należy zrozumieć. Dawid, a twoim zdaniem, żeby nauczyciel był autorytetem dla młodego człowieka, to cóż musi takiego zrobić? Według mnie, żeby nauczyciel był dla mnie autorytetem, powinien wkładać w swoją pracę jakby swoje życie i podawał przykłady z tego życia, które moglibyśmy sobie później przypomnieć. Mhm. Czyli ma być autentyczny. Panie dyrektorze, a jak pan to postrzega, będąc właśnie dyrektorem? Jak pan patrzy na nauczycieli i tak naprawdę jak pan widzi, cóż ten nauczyciel musiałby zrobić, żeby stać się dla młodego człowieka w XXI wieku takim autorytetem? Ja zawsze żartuję do uczniów i mówię, nauczyciel to też człowiek. Dokładnie. I
patrząc czy słuchając tego uczniowie tak zdziwieniem czasami, bo nie zawsze chyba tak widzą tego człowieka, tak, ale też z drugiej strony czasami nauczyciel mając swoje problemy nie widzi chyba w uczniu tego, znaczy czasami, to nie chcę też generalizować, ale jeżeli nauczyciel będzie autentyczny, jeżeli uczniowie będą widzieć pasję w tym, co robi człowiek i tą pasją będzie starał się zarażać, to uczniowie to dostrzegą i uczniowie to na pewno zauważą i docenią. Dokładnie. Jeszcze raz powiedzmy, że to, iż nauczyciel jest autentyczny, to coś, co bardzo pomaga chyba w zdobyciu takiego dobrego kontaktu między młodym człowiekiem, młodymi ludźmi, a tą drugą stroną, bo dodajmy, że za tej drugiej strony biurka czasami inaczej patrzymy na tego młodego człowieka, a wystarczy wczuć się w rolę młodych, którzy, tak jak tu Oliwia wspomniała, czasami przychodzą, stają bezradni i proszą. Dlatego apeluję do wszystkich nauczycieli, ale i też do siebie, że należy zawsze dostrzegać w uczniach tego drugiego, młodszego człowieka, który po prostu potrzebuje pomocy. I wyrozumiałości. Dokładnie, pomocy i wyrozumiałości, czyli tak jak chyba my dorośli też potrzebujemy właśnie tego, żeby nam się żyło lżej, prawda panie dyrektorze? Dokładnie, bo prawda jest też taka, że my też mamy gorsze dni i uczniowie to dostrzegają, ale myślę, że my mamy tak wspaniałą młodzież. Młodzież w ogóle jest wspaniała i wtedy chyba widząc to, że czasami się źle czujemy, czasami mamy, powiedzmy, ten gorszy dzień, być może lewą nogą staliśmy, ale wtedy uczniowie widzą to i tak myślę, że inaczej na to wszystko reagują. Czuć tą empatię po jednej i drugiej stronie, ja zawsze to powtarzam. Dokładnie tak. A więc wystarczy rozmawiać, wystarczy odrobina zrozumienia i wtedy wszystko będzie układać się jak najlepiej. A teraz na zakończenie oddam głos naszej kochanej młodzieży, która wcześniej mnie o to prosiła. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy podziękować wszystkim pracownikom oświaty za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy. Dzięki wszystkim pracownikom nasza szkoła jest przyjazna, otwarta i coraz nowocześniejsza, a czas spędzony w szkolnych murach z pewnością nie jest czasem straconym. Korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów, wiary, która może przynosić góry nadziei, które nigdy nie zgaśnie. Drodzy nauczyciele, nie zapominajcie, jak mawiał Platon, że najlepszym jest ten nauczyciel, który ucząc potrafi tchnąć przyjemność w duszę uczniów. A z całą pewnością mogę powiedzieć, że tacy nauczyciele w naszej szkole są. Dziękujemy za pokazanie, że porażki mogą nauczyć nas czegoś pożytecznego i że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę. Drodzy nauczyciele, pragniemy, aby nie zabrakło wam zapału do kształtowania naszych sumień, abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są nam wzorce i wy, drodzy nauczyciele, jesteście takimi wzorcami. Dziękujemy za cierpliwość, za dobre słowo, za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni, za to, że w tak wielu sytuacjach możemy na was liczyć. Dziękujemy ślicznie za te piękne życzenia. Szanowni radiosłuchacze, jak widać, młodzi ludzie potrafią docenić trud i poświęcenie pracowników oświaty. Ta dzisiejsza dyskusja pokazała, że nauczyciel, wychowawca odgrywa bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka i to się nie zmienia od wieków. Dziękujemy panu dyrektorowi za udział w tym spotkaniu. Dziękuję ślicznie tym młodym ludziom, że zechcieli się z nami podzielić swoimi przemyśleniami na temat roli, jaką odgrywają nauczyciele w ich życiu. Dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy na kolejną audycję już za miesiąc. Do usłyszenia.